Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, witam serdecznie wszystkich oglądających to lata od momentu tego zdarzenia. W związku z tym, że zasady zostały już przypomniane, to ja nie będę ich ponownie powtarzał. Co jest z mojego punktu widzenia istotne, to proszę pamiętajcie o tym, żeby pytania ad vocem zgłaszać na czacie oraz żeby obserwować ten czat w oczekiwaniu na mój sygnał, że zostało Wam już tylko 30 sekund mowy. Po stronie propozycji witam zespół z drugiego LO z Olsztyna z Kolegium Retorikum. Po stronie opozycji witam zespół drugiego LO z Tarnowa. A co do tezy, amerykańskie sądy nie powinny uznawać argumentacji cultural defense, obrony przez kulturę. Sędziami tej debaty będą pani Dorota Kolarska, pan Maciej Barczak oraz pan Jakub Kozłowski. I nie przedłużając, oddaję głos pierwszej mówczyni strony propozycji. Szanowny panie marszałku, drodzy oponenci, publiczności i drogie jury. Żyjemy w świecie, w którym społeczeństwa wielokulturowe są coraz bardziej powszechne. Przykładem tego są Stany Zjednoczone, gdzie 15% obywateli jest pochodzenia latynoskiego, 13% afrykańskiego, 5% azjatyckiego i 2% pochodzenia żydowskiego. Jest to ogromna różnorodność, która wskazuje na wagę problemu omawianego w dzisiejszej debacie, ale najpierw pragnę jeszcze nadmienić, że te mniejszości nie są do końca skonsolidowane z innymi Amerykanami. Zachowały swoją odmienność i kulturę i dla nich stworzono cultural defense, czyli po polsku obronę przez kulturę. Jest to zasada prawna, która zakłada wykorzystanie argumentu przynależności ofiary i sprawcy do pewnej grupy kulturowej w celu wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności lub złagodzenia kary za dany czyn. Wynika to z prawa do kultury, które w Stanach Zjednoczonych jest niezbywalne i jest prawem pierwotnym, co oznacza, że w Stanach ma ono charakter wyższy nad prawem pozytywnym ustalonym przez człowieka i ma również ogromny wpływ na sądownictwo amerykańskie ze względu na to, że dotyka wielu ludzi i spraw. Należy także nadmienić, że to nie sąd stwierdza przynależność danej osoby do grupy kulturowej, a liczy się deklaracja jednostki i strona propozycji nie uważa tego za słuszne i stawia tezę, że amerykańskie sądy nie powinny uznawać argumentacji cultural defense. Zostanie to umotywowane następującymi argumentami. Po pierwsze, wystąpi wtedy zbytnie uprzywilejowanie mniejszości, które spotęguje niechęć do nich. Po drugie, naruszy to prawa ofiary. I po trzecie, utrudni ucieczkę przed krzywdzącymi zwyczajami. I ja chciałabym zająć się pierwszym argumentem dotyczącym zbyt wysokiego uprzywilejowania mniejszości. Otóż, Szanowni Państwo, mniejszości w Stanach Zjednoczonych już teraz są w bardzo trudnej sytuacji. Są aktywnie dyskryminowane i marginalizowane. Ogranicza się także ich prawa obywatelskie. Na przykład utrudnia się dotarcie do urn wyborczych mieszkańcom konkretnych obszarów, którzy zazwyczaj są członkami jednej grupy etnicznej. Ludność czarnoskóra spotyka się z dużo większą brutalnością policji. Oni mogą także zostać zatrzymani bez powodów, jak to miało miejsce w Nowym Jorku. I cultural defense pogarsza ich sytuację społeczną, ponieważ ludzie widzą, że nie odpowiadają za popełnione czyny na równi z osobami należącymi do mniejszości. Nie jest to dla nich racjonalna postawa, ponieważ w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych panuje ogromny kult równości. I ze względu na zmniejszanie tej równości, a stawianie cultural defense jako zasadę prawną, ludzie mają mniejsze poczucie sprawiedliwości, widzą konkretnego winnego tej sytuacji i tym winnym są dla nich mniejszości, przez co będą mniej przychylnie na nich patrzeć. Wzrośnie także liczba nawet codziennych przypadków dyskryminacji, ponieważ zjawisko jest powszechne i coraz bardziej akceptowalne społecznie. Dodatkowo jest to podsycane przez prawicowy populizm, który obecnie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silny. Politycy podsycają niechęć do mniejszości, aby zbić na tym kapitał polityczny i przykładem tego jest obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który do władzy doszedł właśnie na nastrojach antyimigracyjnych. I cultural defense
miało pomagać mniejszościom, a tak naprawdę wpłynie na pogorszenie ich sytuacji społecznej, ponieważ ludzie będą mniej przychylnie na nich patrzeć, pogorszą się relacje nawet na poziomie prywatnym. Obniży się przez to spójność społeczna, wzajemne zaufanie. A kiedy ludzie nie ufają sobie wzajemnie, społeczeństwo staje się dysfunkcyjne i państwo gorzej funkcjonuje. Ludzie są mniej szczęśliwi, ponieważ muszą na każdym kroku uważać, czy nie czyhają na nich te złe mniejszości. Dodatkowo dochodzą do tego obciążenia psychiczne wynikające z poczucia zagrożenia, a także mniejsza chęć do przebywania w otoczeniu mniejszości, gdyż wymiar sprawiedliwości ich nie chroni, przez co jest mniej kontaktów międzykulturowych, mniejsze wzajemne zrozumienie. Z braku zrozumienia rodzą się negatywne emocje i napięcia. I oczywiście cultural defense ma miejsce teraz, jak i dyskryminacja, ale gdyby nie było cultural defense, dyskryminacja by spadła, co wykaże druga mówczyni mojej strony. Dziękuję. Dziękuję, koniec czasu. Idealnie się udało Pani zmieścić. Oddaję głos pierwszej mówczyni strony opozycji. Proszę się odmutować wcześniej i gościa czy gościnię proszę o zmutowanie się. Szanowny Panie Marszałku, drodzy sędziowie, drużyna propozycji oraz wykochana publiczności. Nasza dzisiejsza teza brzmi: amerykańskie sądy nie powinny uznawać argumentacji cultural defense, obrony przez kulturę. Zanim jednak przejdziemy do argumentacji i uzasadnienia, dlaczego nie do końca zgadzamy się z drużyną propozycji, pragnę dokładnie zdefiniować, jak rozumiemy tę tezę, jak należy tę tezę interpretować i jak należy odnieść ją do sytuacji w Ameryce. Jak mówi InfoSlide, argumentacja cultural defense, znana w Polsce pod pojęciem obrony przez kulturę, zakłada wykorzystanie argumentu przynależności sprawcy i ofiary do pewnej grupy kulturowej w celu wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności bądź złagodzenia kary grożącej za dany czyn. Warto przy tym powiedzieć, że sprawca w momencie, gdy chce się powołać na ten typ argumentacji, musi wykazać swoją przynależność i przywiązanie do pewnej kultury. Po pierwsze, musi on udowodnić, że faktycznie on należy do danej kultury i faktycznie kultywuje wartości, które są w tej kulturze obecne. Po drugie, musi wykazać, że faktycznie w tej kulturze funkcjonuje dana tradycja, na którą powołuje się oskarżony. I po trzecie, że ta tradycja ma faktyczny związek z sytuacją, o którą jest oskarżony. Dopiero wtedy możemy tak naprawdę mówić, czy sprawca może powoływać się na dany czyn, czy nie. Więc ta argumentacja nie ma miejsca zawsze i wszędzie. Drugą ważną kwestią jest to, co tak naprawdę rozumiemy poprzez kulturę. Otóż kultura, w rozumieniu mojej drużyny, to grupa etniczna albo mniejszość narodowa. Społeczność, która odznacza się odrębnością, ma jakiś określony dorobek materialny i umysłowy, ma określone korzenie i tradycje, ale jednocześnie jest kompletną odrębnością. Nie jest zaledwie wyodrębnieniem części kultury macierzystej, nie jest subkulturą, kontrkulturą, nie jest żadnym gangiem. Jest grupą etniczną bądź mniejszością narodową. I to trzeba tutaj zaznaczyć. Warto także zdefiniować, co rozumiemy poprzez fakt, że amerykańskie sądy powinny uznawać argumentację cultural defense. Otóż my uważamy, że uznawać to tak naprawdę dopuszczać, zezwalać, akceptować. Na przykład, jeśli dana odpowiedź jest uznana, to znaczy, że została zaakceptowana. Jeśli ktoś nie uznaje moich argumentów, to znaczy, że ich do siebie nie dopuszcza, nie akceptuje. Drużyna propozycji tak naprawdę, nie mówiąc, że amerykańskie sądy nie powinny uznawać tego typu argumentacji, mówi, że nie powinny jej dopuszczać, nie powinny jej akceptować. My uważamy coś zupełnie innego. Uważamy, że to absolutnie nie zwiększyłoby dyskryminacji, a pozwoliłoby, dałoby nam takie narzędzie do szerokiego spojrzenia na daną sprawę, do poznania prawdziwych motywów sprawcy, do osadzenia konkretnej sprawy w konkretnym kontekście,
a w konsekwencji do być może podjęcia sprawiedliwego, optymalnego, czyli najlepiej dostosowanego do konkretnych potrzeb wyroku. A to jest przecież istotą sądownictwa. Warto tutaj przy tym wspomnieć o tym, że dopuszczenie tej argumentacji tak naprawdę nie przesądza o wyroku, bowiem wyrok wydają ludzie myślący, ludzie, którzy są zdolni do analizy, a argumentacja poprzez kulturę jest tutaj tylko takim narzędziem. Narzędziem, które, tak jak już wspomniałam, umożliwia nam szersze spojrzenie, szerszą perspektywę, szersze spojrzenie na motyw i na osadzenie tej sprawy w konkretnej sytuacji. Skoro mamy takie narzędzie i hipotetycznie rzecz ujmując, możemy z niego skorzystać i sytuacja w Ameryce pokazuje, że faktycznie z niego korzystają, to czemu mamy z niego nie skorzystać? Czemu mamy go nie dopuszczać? Czemu mamy go zabronić? Wiadomo, że nie każde narzędzie jest odpowiednie do wszystkiego. Nie każde narzędzie można stosować w każdej sprawie. Bo na przykład za pomocą łyżki nie obiorę jabłka, ale za pomocą łyżki mogę na przykład już coś zjeść. Chodzi tutaj o to, że po prostu konkretne narzędzie, w tym przypadku cultural defense, należy dopasować do konkretnych realiów, do konkretnej sytuacji i wówczas odnosi to zamierzony skutek. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo zróżnicowane i tutaj w zupełności zgadzam się z mówczynią pierwszą drużyny propozycji. Uważamy jednak, cała moja drużyna uważa, że argument cultural defense tak naprawdę nie przyczyniłby się do zwiększenia dyskryminacji, ale pomógłby podejmować bardziej optymalne decyzje, pomógłby nanieść tą poprawkę kulturową na prawo, które generalnie rzecz biorąc uwzględnia tak naprawdę tylko jedną kulturę. Dziękuję. Dziękuję. I każdej kolejnej osobie, której się będą takie problemy przytrafiały, damy taką samą szansę do wykorzystania w całości 5 minut. Proszę o zabranie głosu mówczynię drugą stronę propozycji. Szanowny panie marszałku, drodzy oponenci, kochana publiczności i szanowne jury. Jako drugi nasz argument chcielibyśmy poruszyć sprawę naruszania praw ofiary. Jak wiemy, w dzisiejszym świecie dochodzi do wielu przestępstw, wypadków oraz przemocy. Jednak ofiary osób z mniejszości kulturowych często są bardzo niesprawiedliwie traktowane. Gdy sprawca powołuje się na cultural defense, często to zmniejsza konsekwencje jego kary, kara jest mniejsza, kara jest mniej dotkliwa. Co za tym idzie, ofiara czuje się wtedy bardzo oszukana, zdyskryminowana, ponieważ przestępca nie został potraktowany sprawiedliwie oraz właściwie. Ofiara, co za tym idzie, traci zaufanie do systemu prawnego, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zraża się do całej grupy, którą reprezentuje ten jeden przestępca, ponieważ ma ogromne poczucie krzywdy. I ta krzywda, to poczucie tej krzywdy sprawia, że czuje jeszcze większą niechęć. Proszę o pytanie. Panie marszałku, pytanie. Chciałabym się zapytać, kto tak naprawdę decyduje o wyroku? Argumentacja cultural defense czy zespół ludzi, którzy myślą i analizują? Owszem, decyduje cała ława przysięgłych, sędzia i tak dalej, jednak w dalszej części argumentacji wykaże, że często to jednak mimo wszystko jest niesprawiedliwe. Wracając, często to sprawia, że te przypadki stają się medialne. Politycy zaczynają to wykorzystywać do podsycania nastrojów społecznych. Potęguje to właśnie ten problem dyskryminacji, który przedstawiła nam mówczyni pierwsza. A takich sytuacji będzie coraz więcej. Coraz więcej ludzi będzie traciło zaufanie do systemu sądownictwa Stanów Zjednoczonych. A grupa, w której przebywają te ofiary, także będzie zwiększać tą nienawiść wobec danej grupy etnicznej, danej grupy kulturowej, ponieważ ich znajoma, rodzina została bardzo niesprawiedliwie potraktowana. I jak już wykazała mówczyni pierwsza, podając statystyki, zjawisko to zachodzi na bardzo szeroką skalę. Jest to problem bardzo duży, problem dotyczący bardzo dużej części społeczeństwa. Właśnie dlatego sądy Stanów Zjednoczonych nie powinny uznawać cultural defense. Proszę o pytanie. Panie marszałku, pytanie. Czy niesprawiedliwy wyrok jest wynikiem podjęcia decyzji przez sędziego, czy znowu użycia przez sprawcę próby obrony cultural defense?
Myślę, że jest to sprawa połączona, ponieważ sama próba użycia cultural defense nie ma, jeżeli powiedzmy nie byłaby brana pod uwagę, nie ma wpływu na wyrok, a jednak sędzia bierze to pod uwagę, podając wyrok sprawy, tak? Dziękuję, nie przyjmuję więcej pytań. I ostatnim naszym argumentem jest utrudnianie ucieczki przed krzywdzącymi zwyczajami. Wiele kultur posiada bardzo okrutne bądź kontrowersyjne tradycje. Ludzie zaczynają się im sprzeciwiać, chcą się przed nimi bronić, ponieważ się o siebie boją, boją się o swoją rodzinę. Co za tym idzie, postanawiają wyemigrować. Częstym kierunkiem są Stany Zjednoczone, ponieważ są przyjazne, wygodne do życia, są państwem rozwiniętym oraz państwem, które respektuje prawa człowieka. I szanowni państwo, jest to problem realny, ponieważ między innymi tam uciekają mieszkańcy Meksyku, Kuby, a są to społeczeństwa bardzo konserwatywne. Ich wzorce bardzo często nie pokrywają się ze wzorcami panującymi w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo w Meksyku słabo respektuje się prawa człowieka, są to zabójstwa kobiet na tle płciowym, a łatwo jest im uciec, ponieważ tutaj decydującą rolę gra bliskość geograficzna. A poza migrantami kulturowymi migrują także osoby, którym zależy tylko i wyłącznie na polepszeniu swojej sytuacji ekonomicznej. A dalej mogą się zgadzać ze swoją kulturą, mogą chcieć ją kultywować i mogą przenosić właśnie te krzywdzące tradycje do Stanów Zjednoczonych. Tak więc problem się nie rozwiąże, tylko i wyłącznie zmieni swoje miejsce, swoje położenie. Tak jak już wspominałam, migranci kulturowi mają nadzieję na lepsze warunki, na bezpieczeństwo, na respektowanie praw człowieka. A ta duża różnorodność sprawia, że istnieje właśnie ta cultural defense, więc w pozornie rozwiniętym państwie dalej się zdarzają te ataki na tle kulturowym. Szanowni państwo, jak wiemy, Stany Zjednoczone są państwem demokratycznym, tak więc są zobowiązane do ochrony praw człowieka oraz ludzi, gdy są one łamane. A prawo do życia, prawo do bezpieczeństwa jest znacznie bardziej fundamentalne oraz niezbywalne, aniżeli prawo do kultury. I jako taki przykład chciałabym podać sytuację właśnie ze Stanów Zjednoczonych, kiedy młody mężczyzna ze społeczności Hmong, szukając sobie żony, porwał wybrankę i zgwałcił ją tak jak jest to zgodne z jego kulturą. Kobieta się buntowała, również przynależała do tej kultury, do tej grupy. Mężczyzna dostał Dziękuję. Tylko i wyłącznie Koniec karę czasu. Za bezprawne pozbawienie wolności. Dziękuję. Dziękuję i gratuluję mowy. Oddaję głos. Oddaję głos drugiemu mówcy strony opozycji. Szanowny Panie Marszałku, droga drużyno propozycji, drogie jury, droga nasza Pani gościu. Razem z naszą drużyną staram się ciągle pokazać Państwu, że argumentacja cultural defense nie możemy i zgadzamy się z tym odnieść do każdej sytuacji sądowej. Nie w każdej i to również podkreślamy. Nie każde narzędzie, które ma służyć dobrym celom, da się zastosować w każdej problematycznej sytuacji. Tak jak to podała nasza mówczyni pierwsza. W przypadku, gdy rozważamy sytuację USA, gdzie również potwierdzamy, że zgadzamy się ze stroną propozycją, że jest to bardzo pomieszana społeczność pod względem kulturowym, między innymi łączy przecież kultury wschodu, zachodu, północy, południa, wszystko to tworzy USA jako najbardziej pluralistyczne kulturowo państwo na świecie. Jednak my widzimy, nasza drużyna widzi w tym pewną wadę dla właśnie tych mniejszych kultur. Ta mieszanka powoduje, że pojawia się w społeczeństwie prawo silniejszego. Kto ma większą siłę przebicia, ten będzie w konsekwencji ustanawiał prawo, które silnie oddziałuje na sądownictwo. Idąc dalej, takie sądownictwo może być już nakierowane w złym świetle na daną grupę kulturową. Co więcej, sądy współcześnie dążą tak naprawdę do tego, żeby oskarżony po odbyciu swojej kary naturalnie, ale też odbył proces resocjalizacji, prawda? Te sądy dążą do tego, żeby to prawo jak najbardziej było wyrównane dla wszystkich. W sytuacji, gdy te małe grupy kulturowe są
są niejako stłamszane przez tę grupę najliczniejszą kulturowo, ta, która ma największe siłę przybicia, nie mogą one swobodnie reprezentować swojej kultury i kultywować swoją tradycję. Słucham pytania. Szanowny panie marszałku, pytanie, tak jak pan zaznaczył, dużo osób dalej chce przenosić się do Stanów. Dlaczego, skoro sytuacja jest taka zła, skoro sytuacja mniejszości jest taka zła? Dziękuję. Sytuacja mniejszości nie jest zła, ale my chcemy sprawić, żeby była ona lepsza, żeby te kultury nie czuły się tam właśnie pomniejszone czy poniżone przez to, że są po prostu mniejszością. Szanowni państwo, sądy powinny wymagać posłuszeństwa wobec prawa, ale jakiego prawa? Prawa, które dostosowane jest do wszystkich żyjących w danym społeczeństwie, bo przecież prawo stworzone jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Do wszystkich społeczności kulturowych w USA, również tych najmniejszych. Słucham informacji. Szanowny panie marszałku, informacja w Stanach właśnie jest teraz tak, że jest polaryzacja społeczeństwa spowodowana na przykład przez Cultural Defense. Dziękuję. Dziękuję za informację. Nasza drużyna chce wykazać pozytywy z tego wynikające. Zobaczcie państwo na cytat Dworkinsa, który w artykule pisze, wypowiada takie zdanie. Równość wobec prawa nie oznacza traktowania wszystkich tak samo. I my nie do tego dążymy. My chcemy dać szansę wszystkim małym, właśnie tym społecznościom kulturowym, których podkreśliła pierwsza mówczyni, że żyją w tych kulturach, kultywują je, nie tylko, że w słusznym momencie się na nie powołują. Trzy warunki zaistnienia Cultural Defense. Kiedy osoba naprawdę kultywuje to i jest naprawdę motywowana, nawet nie wie, że jest motywowana, tylko po prostu popełnia jakąś czyn karalny w prawie, tak przez kulturę, którą reprezentuje, może to nie być jako czyn karalny lub też przestępstwo. Do czego dążymy? Nasza drużyna chce pokazać, że obrona poprzez kulturę pozwala jakby stanąć krok w tyle i zobaczyć szerszy kontekst oskarżenia czy też sprawy, która dokonuje się w sądzie. Cultural Defense pomaga zrozumieć może motywacje, które może dla innych kultur byłyby dziwne, byłyby niewytłumaczalne, aczkolwiek, szanowni państwo, my też żyjemy w pewnej kulturze, bardzo konkretnej i tak samo dla tych mniejszych kultur, nasza kultura europejska może być po prostu niezrozumiała. Także Cultural Defense powoduje, że widzimy więcej i stawiamy wszystkie kultury na równi, nie wywyższając żadnej, nie sprawiając, że inna czułaby się poniżana, czy też mająca mniejszy wpływ. Dziękuję. Dziękuję. Idealnie z końcem czasu. Zostało zgłoszone przez mówcę czwartego strony propozycji ad vocem. I to był ad vocem dla ciebie, tak? Tak, dokładnie. W takim razie proszę o minutowy ad vocem. Szanowny panie marszałku, ad vocem, drugi mówca nosił się tutaj najpierw do tego, jak zła jest sytuacja mniejszości, potem mówił o tym, jak dobra jest sytuacja mniejszości w Stanach, a nasza strona podaje tutaj jasne fakty. Podaje to, że Donald Trump zbudował kampanię właśnie na tym, że sytuacji mniejszości, na nienawiści do mniejszości i podaje tutaj prosty ciąg przyczynowo-skutkowy. Mówi, dyskryminacja mniejszości następuje, ponieważ mniejszości są inaczej traktowane. Mniejszości są inaczej traktowane, ponieważ mamy cultural defense. Nie trzeba się tutaj zastanawiać nad tym, co by poprawiło sytuację tych mniejszości. Trzeba powiedzieć wprost, sytuację tych mniejszości poprawiłoby usunięcie tego cultural defense. Dodatkowo mówią państwo o tym, że tak ciężko zdobyć to cultural defense, jednak nie podają państwo nam żadnych przykładów. Mówią państwo, że tak jest. Czy mogą państwo zaproponować nam jakiś przykład prawdziwy, gdzie człowiek faktycznie musiał zdobyć te informacje, gdyż nasza strona powiedziała państwu, że wystarczy oświadczenie człowieka. Dziękuję. Dziękuję. Wracamy do normalnego. No powiedzmy, że było to równo z końcem ad vocem, czyli jeszcze akceptowalne ad vocem do ad vocem. Mówcy czwartego strony opozycji. Oddaję głos na minutę. Panie marszałku, ja w trybie ad vocem. Proszę państwa, przede wszystkim musimy chyba jeszcze raz wrócić do tezy, bo tak naprawdę kwestia uznawania argumentacji cultural defense
nie przesądza o wyroku, bo wyrok podejmują ludzie, którzy myślą. I fakt pojawienia się na rozprawie argumentu cultural defense wcale o tym wyroku nie przesądza, a pozwala jedynie spojrzeć na sprawę troszkę z boku, z szerszego kontekstu i być może będą jakieś przesłanki, żeby jakiś wyrok na przykład złagodzić w sprawie na przykład takiej, z takim mniejszym kalibrze, może nie chodzi o morderstwo, tylko coś mniejszego, bo ktoś rzeczywiście kierował się jakimiś zasadami kulturowymi, zresztą żeby sprawdzić te, czy to odwoływanie się do cultural defense w ogóle może mieć miejsce, po to są świadkowie, po to się powołuje świadków, po to oni stają przed sądem, żeby to wszystko zweryfikować. I teraz po dwóch ad vocem wracamy do normalnego trybu debaty. O zabranie głosu proszę mówcę trzeciego strony propozycji. Szanowny panie marszałku, grono sędziowskie, oponenci oraz publiczności. Zaczynając swoją mowę, chciałbym w polemice do ad vocem już od razu mówcy czwartego dokończyć przykład, który mówiła mówczyni druga naszej strony, czyli o mężczyźnie z pewnej społeczności, który porwał kobietę i zgwałcił, bo taki był zwyczaj jego, w jego kulturze. I zobaczmy, co w tym momencie doprowadziło do cultural defense. Fakt, do czego doprowadziło cultural defense? Fakty były takie, że zgwałcił kobietę i ją porwał, a dzięki użyciu argumentu z kultury odpowiadał tylko za pozbawienie wolności, co jest, na co jest dużo niższy wymiar kary, a tak jakby ofiara w dalszym nadal została w takim samym stopniu skrzywdzona i to poczucie sprawiedliwości było bez wątpienia dużo mniejsze. A teraz odnosząc się do mówczyni pierwszej, no tak jakby mówiliśmy o tym, że to jest szerokie narzędzie do tego, żeby badać różne i bardziej rozumieć różne kultury, ale musimy zauważyć, że tak jak wspomniała mówczyni pierwsza naszej strony, to już funkcjonuje i mówili Państwo, że to nie pogłębia dyskryminacji. Być może tak, ale to dlatego, że to już się stało i ten proces nastąpił i dyskryminacja poprzez cultural defense już została tak jakby powiększona. I do czego to doprowadziło? W tym momencie cultural defense jest tylko jednym z elementów składowych szerszego problemu, jaki występuje w Stanach Zjednoczonych, czyli olbrzymiej niespójności kulturowej i olbrzymiej polaryzacji społecznej i dyskryminacji. I takie właśnie instytucje jak cultural defense, co wykazała nasza argumentacja, pogłębiają ten problem, który już teraz jest bardzo nasilony przez właśnie i prawicowych populistów, ale także właśnie ze względu na funkcjonowanie takich instytucji, które w żadnym stopniu nie są w stanie zachęcić ludzi do szanowania danej społeczności bądź lubienia jej. I mówili Państwo wiele o sprawiedliwym wyroku, ale musimy pamiętać, że sprawiedliwy wyrok, w wyroku ważniej, tak jakby ważniejsze jest znacznie to, kto został poszkodowany, żeby dać takie społeczne poczucie sprawiedliwości, że państwo chroni swoich obywateli. Dobra, poproszę pytanie. Panie marszałku, pytanie. Czy kara ma być dostosowana do sprawcy i sprawić, by potem wrócił na łono społeczeństwa i mógł w nim egzystować? Czy żeby miał poczucie bycia potraktowanym zbyt surowo, bo wyznawał jakąś kulturę, zrobił coś, co według niego było dobre? Jednak tak jakby o tym jeszcze będę mówił, ale w takich sytuacjach no to jednak ważniejsze jest poczucie sprawiedliwości dla ofiary, bo to jest dużo szersza tak jakby grupa społeczna, która w dalszym stopniu czuje się bardziej krzywdzona i tak jak mówiliśmy, powoduje to takie uprzywilejowanie mniejszości, co nie zgadza się właśnie z tym, co mówili Państwo o tym, że te mniejszości są w jakiś sposób gnębione na każdym dosłownie, na każdej dosłownie płaszczyźnie, ale o tym jeszcze powiem. I właśnie mówili, bardzo ważną rzeczą Państwa było to, że mówili Państwo, że o wyroku decydują ludzie i że to są myślące jednostki i tak dalej. Po pierwsze, nie zawsze ludzie myślą racjonalnie i mamy jakieś różne swoje zaszłości i tak dalej i różne uprzedzenia i wyrok nigdy nie będzie racjonalny, tak jakby całkowicie, potem wezmę pytanie. I co ważne, po co się w ogóle, w takim razie, jeżeli ten argument nie miałby mieć znaczenia dla wyroku, no to po co go w ogóle dopuszczać? I wtedy państwa
propozycja Instytucja Cultural Defense całkowicie traci sens. Dodatkowo istnieje szeroka kategoria w ogóle w Stanach Zjednoczonych dowodów, które nie są dopuszczane, na przykład dowody zdobyte nielegalnie bądź niezgodne z prawem, więc mamy przesłanki, że istnieją pewne, możemy chcieć dopuścić te dowody, żeby zapewnić jak największą sprawiedliwość, ale nie zawsze po prostu to prowadzi do tego, żeby wszyscy czuli się tak jakby odpowiednio potraktowani, ale właśnie istnieje taka wyższa konieczność w tym przypadku. A i w momencie, w którym też dajemy ten argument, no to i tak przysięgli muszą wziąć ten argument pod uwagę. Dobrze, poproszę teraz pytanie. Poproszę informację, dobrze. To znaczy, bo były dwie informacje i pytanie, więc tutaj może od mówczyni pierwszej. Okej, w takim razie ode mnie. Panie Marszałku, informacja. Powiedział Pan, że nie zawsze prowadzi to do sprawiedliwego wyroku. Nie zawsze oznacza czasami może. Dobrze, jednak w tym przypadku po prostu krzywda społeczna, jaka owszem może, ale jednak w większości przypadków to prowadzi do takiej krzywdy, jak mówiliśmy w tym przykładzie, który był już wskazany. I idąc dalej, zauważmy, że w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej presji, żeby jak najbardziej po prostu represjonować wszystkie mniejszości, te nawet najmniejsze, i żeby utrudniać im prawo, o czym Państwo mówili, a musimy pamiętać, że potrzebne są pewne wspólne podstawy kulturowe i społeczne, żeby społeczeństwo funkcjonowało sprawiedliwie, a tak jakby wyroki, w których mają zastosowania argumenty cultural defense, właśnie jak był przykład o tej społeczności, no to są właśnie te potrzebne, bo następuje przekroczenie tych podstaw. Czasu. Dziękuję. Dziękuję i gratuluję mowy. Proszę o zabranie głosu mówcę trzeciego, mówczynię, trzecią stronę opozycji. Szanowny Panie Marszałku, drodzy sędziowie oraz droga drużyno propozycji. Przypada mi przyjemność spekulacji nad linią argumentacyjną drużyny przeciwnej, dlatego pozwolę sobie zacząć od kwestii, która pojawiła się w zasadzie na początku, mianowicie od tego, że cała sprawa argumentu cultural defense jest kwestią deklaracji jednostki. I tutaj nie trzeba się rozdrabniać na pojedyncze przykłady, żeby zauważyć, że byłoby nieprofesjonalnym ze strony amerykańskiej instytucji, żeby wierzyć oskarżonemu na słowo. I tak jak wykazali poprzedni mówcy mojej drużyny, taka deklaracja może być weryfikowana. Oczywistym jest, że to nie sąd stwierdza komuś przynależność kulturową, tak ja cię tu właśnie w tym momencie identyfikuję z daną kulturą, że musi być to deklaracja dobrowolna, ale równie dobrze można ją później sprawdzić. Przechodząc do kwestii zbyt wysokiego uprzywilejowania mniejszości, tutaj ta kwestia pojawiała się kilkakrotnie i warto zaznaczyć, że bezwzględna równość to nie to samo, co sprawiedliwe podejście do danej sprawy. I tutaj nie da się z perspektywy współczesnego sądownictwa, z perspektywy sprawiedliwego sądownictwa podejść do indywidualnego przypadku, nie uwzględniając tego, co tego człowieka ukształtowało i co mogło motywować jego decyzję. Poza tym skupili się Państwo bardzo na aspekcie społecznym, mniej na aspekcie stricte prawnym, sądowym. Mówili Państwo o tym, że społeczeństwo będzie odnosiło się z niechęcią, będzie dyskryminowało jeszcze bardziej mniejszości kulturowe. Natomiast w przypadku, w którym mamy oskarżonego, czy istotniejsze jest to, jak na daną kwestię patrzy sąd, czy istotniejsze jest to, jak patrzy przysłowiowy sąsiad spod piątki? Co w tym wypadku jest lepsze i co się bardziej liczy, kiedy mamy do czynienia z procesem sądowym, a nastroje społeczne są pewnym tłem? Co do naruszania praw ofiary, to oczywiście sąd musi pamiętać o dobru tego, kto został pokrzywdzony. I tutaj już jest rolą sądu, żeby ocenić wagę argumentu cultural defense i żeby nie przesunąć tej wagi, żeby kara znowu nie była zbyt lekka. Tutaj niesprawiedliwy wyrok nie jest winą samej koncepcji, samej argumentacji, a po prostu błędem ludzkim popełnianym przez tak zwanych biegłych, a ci tak zwani biegli popełniają błędy również w przypadku innych spraw. Poproszę o informację. Szanowny Panie Marszałku, informacja. Po pierwsze, jak widać na przykładzie
no często przekłamywany jest jednak ten wyrok i ofiara jest bardzo poszkodowana. Po drugie, po co dokładać kolejne problemy i coraz więcej jakby pomyłek ludzie mogą popełniać dzięki temu. Można temu zapobiegać. Dziękuję. Nie sądzę, żeby tutaj wykluczanie danej koncepcji miało w jakiś sposób poprawić kompetencje sądu. Jest to już zupełnie inna kwestia. Co do jeszcze innej wspomnianej kwestii, mianowicie tutaj utrudniania później integracji mniejszości kulturowych, to tutaj warto jeszcze podkreślić funkcję resocjalizacyjną kary. W sensie, jeżeli potraktujemy kogoś bezwzględnie równo i po prostu wymierzymy mu ciężką karę, której on nie będzie rozumiał, bo motywował się czymś, co dla niego było naturalne, wynikało z jego kultury i może nie zdawać sobie sprawy do końca, dlaczego w świetle prawa to jest aż tak złe. W momencie, w którym my go tylko ukaramy, nie biorąc pod uwagę jego bagażu kulturowego, to właśnie niczego go nie nauczymy. I to jest miara współczesnego sądownictwa, że poradzenie sobie z problemem nie polega na tym, żeby pozbyć się oskarżonego, zamknąć go w więzieniu, czy też jak to miało miejsce w przeszłości, uciąć mu głowę, czy usmażyć go na krześle elektrycznym. Wymierzając brutalną karę, nie biorąc pod uwagę kontekstu, szerszego obrazu sprawy, jaki daje właśnie cultural defense, postępujemy po prostu niesprawiedliwie. Poproszę o informację. Szanowny panie marszałku, informacje w Stanach o wyroku często decyduje ława przysięgłych, która właśnie składa się z takich ludzi, którzy mogą dyskryminować. Dziękuję. Ale jest to już błąd ludzki, a nie wina samej koncepcji. Odnosząc się jeszcze do ciężkich przypadków, takich jak morderstwa, gwałty, oczywiście tutaj wracamy do tego, co akcentowaliśmy od samego początku, mianowicie, że ta koncepcja nie musi działać w każdym przypadku, ale jeżeli działa chociaż w jednym, to warto ją stosować i warto ją uznawać. A błędy ludzkie należy eliminować innymi drogami. Dziękuję bardzo. Dziękuję i gratuluję mowy. O podsumowanie debaty proszę czwartego mówcę strony propozycji. Szanowny panie marszałku, szanowne jury, szanowna publiczność oraz szanowna drużyna opozycji. Na samym początku chciałbym rozpocząć od tego, od czym zakończyła trzecia mówczyni strony opozycji, czyli jeżeli koncepcja działa w jednym przypadku, to powinna być stosowana. Jeżeli koncepcja działa w jednym przypadku, ale ogólnie prowadzi do sporych strat i we wszystkich innych przypadkach nie działa, to trzeba się dobrze zastanowić, czy ta koncepcja powinna być stosowana. Jednak chciałem się też odnieść do tego, że powiedzieli państwo, że będzie równość kulturowa, jednak równość kulturowa nie przyniesie wcale aż tak dużych zysków dla całych Stanów, a jednak mówimy o tym, żeby jak największa grupa i jak najwięcej ludzi mogło na tym zyskać. Poproszę informację. Panie marszałku, informacja, nie jeden przypadek, tylko chociaż jeden przypadek i jeszcze pragnęłabym zaznaczyć, że tutaj ta kwestia dotyczy już tego, jak my tę sprawę rozpatrujemy i samo cultural defense nie przesądza o wyroku. Dziękuję. Oczywiście, że aż tak nie przesądza, chociaż to też nie jest jednoznaczne, gdyż tak jak pokazaliśmy na naszym przykładzie, osoba nie była nawet sądzona ze względu na cultural defense, więc to już jest dość spore przesądzenie o tym wyroku. Ale jednak powiedzieli też państwo, że dyskryminacja może nie nastąpić i to jest pierwsza oś sporu, którą udało mi się wyróżnić na płaszczyźnie społecznej. Nasza strona powiedziała, że zbyt duże uprzywilejowanie prowadzi do dyskryminacji, a podczas gdy państwo powiedzieli, że to wcale nie dyskryminacja, że to tylko ulepszenie prawa. No i tutaj chciałem zaznaczyć, że dyskryminacja w Stanach to jest fakt, tak samo jak cultural defense i widać, tak jak pokazała nasza strona, że jest między tym relacja i że cultural defense prowadzi do dyskryminacji, więc nasz argument jest tutaj bardzo ważny, gdyż tyczy się całych Stanów, podczas gdy państwa argument opierał się na tym, że to nie cultural defense, tylko sąd i ława przysięgłych decydują o wyroku, do czego odnieśliśmy się mówiąc o tym, że dyskryminacja także może być wśród ławy przysięgłych, także może być cała sprawa nieuznana, tak jak pokazaliśmy w naszym przykładzie. Udało mi się wyróżnić także spór już na samych definicjach od pierwszych mów, czy to cultural defense jest bardzo znaczącym problemem, czy tyczy się każdego, czy wystarczy uważać, że należy się do jakiejś grupy, czy też nie. I jednak mimo, niezależnie już od tego, czy trzeba, czy nie trzeba, mimo że nasza strona zakłada, że trzeba, wystarczy tylko powiedzieć, że należy się do jakiejś grupy, trzeba powiedzieć, że cultural defense jest w Stanach, że jest to dość popularne, ma wpływ na wyrok i ma wpływ na dyskryminację. Poproszę pytanie.
Panie Ryszarku, pytanie, czy nie lepszym podejściem byłaby edukacja społeczeństwa amerykańskiego i uczenie ich wrażliwości na bagaż kulturowy mniejszości niż krytykowanie samej koncepcji cultural defense? Oczywiście trzeba edukować kulturę, ale nie ma to żadnego związku z cultural defense. No dobrze, wracając jednak, trzecią osią sporu, którą udało mi się wyróżnić, jest no to na płaszczyźnie sprawiedliwości, czyli to, czy raczej to jest inna dobra perspektywa i lepszy, bardziej sprawiedliwy wyrok, czy też naruszenie praw ofiary, o którym mówiliśmy i pokazaliśmy tutaj także w naszym przykładzie jawne naruszenie praw ofiary, podczas gdy ta inna i dobra budująca koncepcja tak naprawdę może wcale się do tego nie przyczynić, a raczej przez dyskryminację może być jeszcze w gorszej sytuacji ta osoba. Jednak co chcielibyśmy podkreślić najbardziej jako nasza strona, to to, że ważne są, nie jest aż tak istotna równość kulturowa, o której Państwo mówią, jak ogólne zyski dla całych Stanów. To nawet, że w pojedynczych przypadkach może to cultural defense będzie miało dobre swoje odniesienie, jednak jest to zbyt mały odsetek w porównaniu do dyskryminacji, naruszania praw, tego, że ludzie będą walczyli ze sobą, tak jak pokazaliśmy podział Stanów na dwa bloki, kampania Donalda Trumpa właśnie też na tym oparta, to w Stanach jest faktem i trzeba sobie zadać pytanie, czy straty dla całych Stanów, straty dla całego społeczeństwa i dyskryminacja są warte tego, że w tych pojedynczych przypadkach to będzie dobra perspektywa. Poza tym, tak jak Państwo powiedzieli, zawsze można też, mamy tutaj świadków i inne rzeczy, więc także tych perspektyw jest bardzo dużo i ta perspektywa też nie ma aż takiego znaczenia. Jeśli ma znaczenie, to właśnie często przeważa na tą złą stronę i prowadzi do zbytniego uprzywilejowania mniejszości, o którym mówiliśmy. Także reasumując, chciałbym porównać to do domu, do budynku, którego właśnie fundamentem jest spójność, którego fundamentem jest to, że ludzie chcą siebie wspierać i właśnie do tego chciałbym porównać te Stany Zjednoczone, a cultural defense jest tak jak takie wiertło, które niszczy ten fundament. Jeżeli ten fundament zostanie, proszę Państwa, zniszczony, to cała struktura rozpadnie się, tak? Proszę Państwa, rozpadnie się, a właśnie jedność narodu, to, że ludzie chcą się wspierać, a nie dyskryminować, jest ważne i buduje właśnie Stany Zjednoczone. W Stanach bardzo mocno jest zakorzeniona właśnie takie myślenie i bardzo mocno w obecnej sytuacji dzieli to Stany. Dyskryminacja jest faktem, a faktem jest też to, że usunięcie cultural defense doprowadziłoby do zmniejszenia tej dyskryminacji i przyniosło może ciut mniejszą sprawiedliwość kulturową, o której Państwo mówili, ale dużo większą równość, dużo większe ogólne zyski i dużo lepsze warunki dla Stanów Zjednoczonych. Dziękuję. Dziękuję i gratuluję mowy. Ostatnią mowę w tej debacie i podsumowanie jej ze strony opozycji. Proszę czwartego mówcę w stronę opozycji. Argumentacja cultural defense nie powinna być stosowana przez amerykańskie sądy. Taką mamy tezę i cóż, nasza drużyna uważa, że jednak te argumentacje warto uznawać w amerykańskich sądach, bo tak jak już wcześniej nasza drużyna mówiła i podkreśla przez całą debatę, uznawać oznacza tylko po prostu dopuścić, pozwolić, żeby coś pojawiło się na sali sądowej. Jeszcze słowem odniesienia się do końcówki wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy, no cóż, według mojego przedmówcy lepiej byłoby nie uznawać cultural defense i przyniosłoby to korzyści dla całych Stanów. Otóż według nas lepiej, żeby wyroki były bardziej sprawiedliwe, bo od nich może zależeć ludzkie istnienie. Przede wszystkim myślę, że taką największą osią sporu tej debaty, którą mieliśmy przyjemność wysłuchać, było to, że drużyna propozycji bardziej skupiała się na aspekcie społecznym pewnej dyskryminacji, zaś moja drużyna, drużyna opozycji, bardziej szła w kierunku sprawiedliwości samego wyroku i obracała się przede wszystkim w realiach sądu i systemu sądownictwa. No, cultural defense jest narzędziem, którego co prawda nie możemy użyć zawsze, ono nie zawsze się sprawdzi,
ale jeśli czasami działa, to może warto sobie zostawić taką furtkę gdzieś tam z tyłu ogrodu, żeby czasami z niej skorzystać, jeśli akurat nadarzy się do tego sposobność i nam to pomoże w sposób lepszy spojrzeć na sprawę. Proszę pytanie, mówca czwarty. Szanowny panie marszałku, pytanie, czy w takim wypadku, skoro podkreślali państwo, jak wiele wymagań trzeba spełnić, by móc się na to powołać, to nie jest to marginalna sprawiedliwość kulturowa? Mógłby pan powtórzyć pytanie, bo nie usłyszałem. Czy w związku z tym, że podkreślali państwo, jak dużo wymagań trzeba spełnić, by móc się na to powołać, nie jest to marginalna sprawiedliwość kulturowa? Czy jeśli coś jest marginalne, to znaczy, że jest złe i nie powinniśmy sobie tego zostawiać? Według mnie, jeśli coś czasami może zadziałać, nawet rzadko, ale może to przesądzi o czyimś losie, może dzięki temu wyrok dla kogoś będzie bardziej sprawiedliwy, może to oszczędzi komuś tak naprawdę bezcelowej i nieresocjalizującej go kary, która według niego będzie absolutnie niesprawiedliwa. Może na tym, dzięki temu człowiekowi całe społeczeństwo zyska, bo będzie miało jeden element, który po sprawiedliwej karze wróci na łono tego społeczeństwa i będzie rodziło owoce, będzie przynosiło korzyści. Tak naprawdę kwestia dobra ofiary też się pojawiła na tej debacie i cóż, dobro ofiary może być rozumiane bardzo różnie. Ale myślę, że też dobrem ofiary będzie to, żeby człowiek, który dopuścił się jakiegoś czynu, potem mógł w tym społeczeństwie funkcjonować na jakichś normalnych warunkach. Proszę pytanie, mówca czwarty. Szanowny panie marszałku, pytanie, tak jak pan przyznał, jest to marginalne zjawisko, czy więc za marginalną sprawiedliwość warto poświęcać tak wiele bardzo ogólnych i szeroko pojętych problemów? Dziękuję. Nie powiedziałem, że jest to marginalna sprawa. Powiedziałem, że jeśli coś jest marginalne, to niekoniecznie musi być złe. No i dobro ofiary może być różnie zrozumiane, ale my uważamy, że dobrym dla ofiary również w wielu przypadkach może być to, że ktoś później wróci i zostanie zresocjalizowany przez karę, a nie będzie miał poczucia absolutnej niesprawiedliwości. Również za dobro ofiary można by rozumieć, że cóż, może każdego oskarżonego należy sadzać na krzesło elektryczne, no bo w sumie pozbędziemy się go, ale przecież to nie jest cel dzisiejszego sądownictwa. I tak jak cultural defense jest narzędziem, tak samo młotek jest narzędziem. Potrafi przynieść wiele dobrego. Ciężko wbić gwoździa bez młotka. Młotkiem to prawda, można również zabić. Ale czy to dowodzi, że nie powinniśmy nigdy młotka posiadać w domu? Wszystko może być dobre, wszystko może być złe. I też warto jakby rozdzielić błędną decyzję od usunięcia przydatnego narzędzia w naszym społeczeństwie. Dziękuję również. Dziękuję ostatniemu mówcy, dziękuję wszystkim mówcom, gratuluję wszystkim mówcom mów. Wspaniałą rzeczą jest się łączyć wokół debaty na takie odległości, bo zakładam, że skoro jesteście z tak odległych liceów, no to nie siedzicie gdzieś blisko siebie. Dajcie teraz proszę chwilę sędziom, jurorom na naradę. Gratulujemy my wszyscy, wam wszystkim debaty raz jeszcze. Debata zakończyła się zdaniem składu sędziowskiego wynikiem 2-1 i w debacie zwyciężyła drużyna opozycji. Także gratuluję zwycięstwa. Gratuluję bliskiej debaty drugiej drużynie i oddaję głos jurorom. Ja zacznę, witajcie. Chcę zacząć od tego, że to była dla mnie bardzo duża przyjemność słuchać całej debaty. Ja miałem bardzo niewielkie pojęcie o tym, o czym debatowaliście wcześniej i by dzięki temu, jak debatowaliście, jakich argumentów używaliście, mogłem przynajmniej w swojej głowie zacząć jakiś taki proces myślowo-refleksyjny o tym, jak ja w ogóle mogę mieć na ten temat stanowisko. I myślę, że poświęcę temu jeszcze nie jedną rozmowę w gronie znajomych. Ja byłem jednym z tych sędziów, który wskazał zwycięstwo drużynie opozycji i chciałem powiedzieć, co mnie szczególnie przekonało
do tego, żeby przyznać wam zwycięstwo. Jednocześnie chcę też z ukłonem w stronę propozycji powiedzieć, że dla mnie ta debata była bardzo wyrównana, że to nie byłoby dla mnie zwycięstwo, tutaj mówię do was opozycjo, że wygraliście jakoś tak bardzo, bardzo znacząco, to że przy dużym wyrównaniu tej debaty jednak odrobinę jakby szala przechyliła się w moim słuchaniu i spisywaniu argumentów na rzecz opozycji. Takie dwie podstawowe rzeczy, które mnie pchnęły do tego, żeby uznać zwycięstwo opozycji, to jest linia argumentacyjna, którą wy, opozycjo, się posługiwałyście. Ja wychwyciłem tak jakby dwa główne elementy. Jeden był taki, który podaliście już w definicji u pierwszej mówczyni, czyli że co to znaczy uznawać tę argumentację. I że nie musi to być za każdym razem, że to sąd i ława przysięgłych za każdym razem jakby decyduje, czy to się w ogóle dopuści, czy tego się nie dopuści. Też to, w jaki sposób to jest dopuszczalne. Tego mi trochę, tu się w ogóle o to nie posprzeczaliście, w sensie propozycja, powiedzieliście, że trochę jak to było, że aha, że to jest deklaracja jednostki, czy odnośnie jakiejś przynależności kulturowej, natomiast opozycja powiedziała, że to nie jest wcale takie proste i że sprawca musi udowodnić, że należy, że kultywuje, że tradycja istnieje, że to ma związek z omawianą sprawą. Więc to był jeden z argumentów, że on może, a nie musi być użyty, a skoro może i czasem to może mieć znaczenie, to dlaczego sobie takiej furtki nie zostawić? Jakby nie ma przymusu. A drugi dla mnie bardzo istotny był ten, który mówił o tym, że zależy nam na sprawiedliwych wyrokach. A skoro zależy nam na sprawiedliwych wyrokach, no to dobrze jest znać kontekst całej sytuacji, czy na przykład motywy, którymi posługiwał się sprawca, które mogłyby jakoś wpłynąć na jego zachowanie i ewentualnie później na wyrok. I to tak krótko mówiąc, to byłoby to. Jeszcze chciałam osobno powiedzieć taką rzecz do Katarzyny, do ciebie Katarzyna, czyli mówczyni trzecia strony opozycji, że dla mnie osobiście dobrze mi było słuchać tego, w jaki sposób zbudowałaś swoją wypowiedź, że jakby mogłem sobie i sobie tak notowałem od numerów po kolei twoją linię kontraargumentacyjną i argumentacyjną. Że punkt pierwszy o tym, że nie byłoby profesjonalnie, żeby wierzyć na słowo osoby, która coś zrobi, że znamy pod tym względem amerykańskie sądownictwo. Dwa, zbyt wysokie uprzywilejowanie mniejszości, że równość to nie to samo, co sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie dzięki temu, jak ty mówiłaś i sposobie, w jaki mówiłeś, ta wypowiedź była jakby od myślników niemalże, ja sobie też byłem w stanie łatwo uporządkować moje notatki i dla mnie to jest jako sędziego, to było nie tylko przyjemne w odbiorze, ale też bardzo ułatwiające pracę. A wszystkim wam, zarówno propozycji, jak i opozycji, bardzo serdecznie dziękuję. I z tego, co pamiętam, jak ustaliliśmy naszą kolejność, teraz Dorota zabierze głos. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak, dzięki Maciek. Ja z kolei mam przyjemność przedstawić tu wam stronę przeciwną. Ale też chciałabym podkreślić, że to była bardzo wyrównana debata i dlatego tak długo nam zajęło ustalenie, w jaki sposób przyznać, komu w zasadzie przyznać to zwycięstwo. I też chciałabym wam pogratulować, dlatego że no to jest bardzo trudna teza. To jest teza, która równie dobrze mogła być tezą na poziomie akademickim, a wchodzi na dyskusja weszła na bardzo zaawansowane tematy filozoficzne, tego, czym jest sprawiedliwość społeczna, więc jakby poruszyliście bardzo wiele ważnych tematów. Widać, że rozumieliście, o co chodzi. No i teraz mogę się do czegoś przyczepić, to znaczy wy rozumieliście, ale my nie do końca. To znaczy w pewnym sensie musicie nas jako sędziów traktować jako osoby, które o temacie mogą nie mieć pojęcia. Oczywiście my też zrobiliśmy przygotowanie do tej tezy, więc teraz troszkę przesadzam, natomiast generalnie w momencie, w którym chcecie przekonać sędziów, na samym wstępie musicie im dokładnie wyjaśnić, o czym jest ta debata i przedstawić tam pewne przykłady. I tutaj jest pierwszy moment, kiedy chciałabym przyznać pewne punkty stronie propozycji, to znaczy propozycja odwołała się do konkretnego przykładu, więc dała nam szansę zrozumieć, o czym my w zasadzie dyskutujemy i o jakich sytuacjach mówimy.
Z drugiej strony, dlaczego przyznam zwycięstwo propozycji? To jest kwestia tego, że dla mnie w ocenie debaty liczy się kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze, w jaki sposób analizujecie wasze argumenty, to znaczy, czy one są dobrze przedstawione, czy przenoszą nas, powiedzmy, od jednego punktu do jakiegoś wniosku, który jest istotny dla debaty. Po drugie, to jest kwestia zasięgu tych argumentów, to znaczy, jakie pola one poruszają, co pomagają nam wytłumaczyć, jakie wpływy pokazują. A na sam koniec kwestia tego, w jaki sposób te argumenty porównać. I tutaj na poziomie czwartych mów rzeczywiście próbowaliście wyłapać te punkty sporu. Natomiast dla mnie to, co było istotne, to jest to, że ze strony propozycji dostaliśmy dość łatwe dla nas do zrozumienia porównanie. To znaczy porównanie tego, czy ważniejsza jest sprawiedliwość ofiary, czy ważniejsza jest sprawiedliwość sprawcy. I to jest po pierwsze coś, co najpierw wprowadziliście jako argument, dlatego wybrzmiało i tu jeszcze teraz to ja tak naprawdę powinnam się skrytykować za to, za co chcę was pochwalić, to znaczy wasza tak naprawdę linia miała bardzo przewidywalną strukturę, to znaczy my od samego początku wiedzieliśmy, że przedstawicie trzy argumenty i one są istotne dla tej debaty i to zrobiliście. Natomiast w momencie, w którym przedstawiliście ten argument, to znaczy argument tego, że liczy się to, że w przypadku cultural defense naruszane są prawa ofiary, a potem wytłumaczyliście mi, że cultural defense, w przypadku cultural defense ta sprawiedliwość sprawcy może istnieje, ale sprawiedliwość ofiary to jest sprawiedliwość, która przekłada się na postrzeganie tej sprawiedliwości dla całego społeczeństwa. To jest coś, gdzie w moment, w którym wynosicie się według mnie nad drużynę opozycji. Inna kwestia jest tego, że moim zdaniem też wasze argumenty poruszały troszkę szersze spektrum tematów. To znaczy odnosiliście się do kwestii społecznych i tu pokazywaliście, że być może nawet jeśli w niektórych przypadkach sprawiedliwość będzie w jakiś tam sposób wyrównana w czasie rozpraw, ale generalnie zjawisko cultural defense przyczynia się do szerszych skutków społecznych, to jest znowu coś, co w pełni rozumiem, w jaki sposób przekłada się na waszą linię. Dlatego właśnie chciałabym was wyróżnić przede wszystkim za te dwie kwestie. Natomiast oczywiście analiza strony opozycyjnej była na bardzo wysokim poziomie i to też sprawiło, że właśnie nasze dyskusje tak długo zajęły i próbowaliśmy w jakiś tam sposób porównać to co pojawiło się po obu stronach. Tak, właśnie dużo czasu poświęciliśmy na próbę porównania was pomiędzy sobą, dlatego że nie do końca dużo znalazło się w tej debacie tych punktów spornych i to był jedyny duży problem. Raczej debatowaliście obok siebie, mniej ze sobą, ale i tak po pierwsze gratuluję wam, bo teza była bardzo trudna. Nie tak jak Dorota mówiła, mogłaby być na poziomie akademickim, tylko to jest teza, która była debatowana na poziomie akademickim. To jest, moi drodzy, teza z 1/8 Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich na poziomie właśnie akademickim z 2018 roku. Dokładnie tak brzmiała, więc tym bardziej wam gratuluję, że poradziliście sobie z nią. Ode mnie przede wszystkim uwagi na poziomie inspirującym, czyli o tym, co można było zrobić lepiej, na czym się skupić, ale oprócz tego dorzucę od siebie jeszcze z mojej strony mocne debaty, bo muszę wam powiedzieć, dlaczego wydałem opozycję, jestem wam to winny. Moim zdaniem, tutaj ja o wiele mniej się w to wgłębię, ale mówiąc najprościej, główną linią propozycji była próba wykazania, że cultural defense i jego zastosowanie pogarsza sytuację mniejszości. Ja bardzo wnikliwie szukałem tego połączenia pomiędzy tymi dwoma faktami. Ja rozumiałem, w jaki sposób ona mogłaby to robić potencjalnie, w jaki sposób
jaka jest sytuacja mniejszości w Stanach i tak dalej, ale nie znalazłem niestety dalszej linii tego połączenia w bardzo wyraźny sposób. W związku z czym tutaj to był mój problem z argumentacją propozycji. Natomiast w przypadku opozycji mieliśmy odwrotne podejście i tutaj ten spór był dla mnie głównym sporem, czy znalazłem, musiałem go sobie skonstruować, raczej jest po stronie opozycji, dlatego ona wygrywa tę debatę. Oczywiście bardzo skłócam całą linię rozumowania, jaką przyjęliśmy, ale jestem wam to winny, jak jest główne kryterium, więc bardzo proszę. Słuchajcie, w tego typu debatach szalenie istotne jest zarysowanie, tak jak mówiła Dorota, pewnego rysu, pewnej charakterystyki świata. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze, zakładacie, że raczej wasi słuchacze nie do końca znają ten świat. Po drugie, wasze argumenty będą miały o wiele większy wpływ na wynik debaty, kiedy będą osadzone w jakimś konkretnym kontekście. W jakimś kontekście kulturowym, społecznym, prawnym, politycznym, nieważne, można to mnożyć, ale w tym konkretnym przypadku debaty absolutnie dobre byłoby większe rozwinięcie tego, jak na przykład to na największej ilości konkretnych spraw, w których kaczy defensa są zastosowanych. Pokazanie, w jaki sposób to działa w praktyce. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że o wiele łatwiej byłoby wam dzięki temu budować już konkretne argumenty za pomocą właśnie takich ilustracji stosujących do waszej analizy debatarskiej, bo bardzo długo ta debata, tak właśnie przez całą debatę, odbywała się na takim poziomie absolutu, odbywała się o ogółach. Natomiast ciężko było nam zejść do konkretów. W sumie to się nie stało, co przeszkadzało wam moim zdaniem szukać konkretnego wpływu korzyści lub spraw na rzeczywistość, więc to zdecydowanie można by było zrobić troszeczkę inaczej i w tego typu debatach to polecam. Po drugie, w kwestii samej charakterystyki też systemu sądownictwa w Stanach, to też by się przydało, dlatego że mówiliście o ławie przysięgłych, o sądzie i zgadzaliście się w sumie, jak ten system działa, ale dobrze byłoby opowiedzieć o tym trochę więcej, szczególnie kiedy poruszaliście na przykład kwestię omylności czy nieomylności sędziów, funkcji kary resocjalizacyjnej czy tutaj sprawiedliwościowej. To są ważne kwestie, które mogłyby wam bardzo mocno podbić ten argument, szczególnie gdybyście go jeszcze zdramowali, czyli wyjaśnili nam, dlaczego ten konkretny kontekst byłby na przykład ważniejszy. Okay? Co jeszcze? Więcej przykładów, tak jak mówiłem. Pojawił się jeden o tej kulturze chłonk, kiedy już się pojawił, dobrze było bardziej wyjaśnić, o co tam konkretnie chodziło, dlaczego tam to było dobre, czy złe zastosowanie, bo tutaj mówiłaś o tym gwałcie. Wiem, że to już było mało czasu, ale mimo wszystko to powinno troszeczkę bardziej wybrzmieć. Okej, jeszcze co do właśnie tych czwartych mów, to ja tutaj chciałbym was pochwalić za te próby poszukania płaszczyzn sporu, bo to było trudne do zrobienia. I faktycznie w jakimś tam stopniu to zrobiliście, więc te czwarte mowy też jak najbardziej udane. Zresztą wszystkie bardzo udane, ode mnie bardzo mocne podziękowania za to, że wam się chciało, że się zmierzyliście. Moim zdaniem wyszło dobrze. Gdybyście chcieli uzyskać informację indywidualną, śmiało piszcie do nas albo pytajcie, czy już po debacie, czy jakoś potem, to też jak najbardziej jesteśmy do waszej dyspozycji. Że Kacper może zakończyć tak uroczyście całą debatę. Uroczyście debatę zakończam.